Powiększyliśmy flotę czarnych Radom. Cieszymy się, że dzisiaj mogliśmy wymienić już na nowy model. Jest ulepszony, wizerunkowo z zewnątrz zupełnie nowy 3008. Wydaje mi się, że kierunek jest dobry, dlatego że w tym roku mamy mistrzów świata w siatkówce. Coraz większa liczba osób będzie zainteresowana, także wydaje się, że to będzie wsparcie dla sportu, takiego sportu, który jest widowiskowy i prestiżowy w tej chwili dla Polski. Same samochody w sumie są bardzo ładne, komfortowe. Dzisiaj było miło posłuchać pozytywnych opinii na temat po roku użytkowania samych siatkarzy, gdzie to jest po pierwsze wymagający klient, po drugi wzrostem są wysocy, więc samo użytkowanie nie sprawia im żadnych problemów. Więc to jest bardzo, bardzo pozytywna rzecz. Natomiast my traktujemy to jako biznes długofalowy. To nie od razu się odzwierciedla wszystko. Też nie wszystko się przekłada na pieniądze. Chcemy wesprzeć sport, mamy zgodę samego Peugeota, sami chcieliśmy zainwestować i tak się stało. Już drugi rok będziemy jeździć marką Peugeot. Niezmiernie nam to pomaga i ułatwia w funkcjonowaniu klubu, bo mamy zawodników spoza granicy i na pewno tutaj dzięki pomocy państwa Prasek, pana Roberta i pani Moniki mamy super komfort. Ja przyznam się szczerze, już mam przyjemność rok jeździć tym samochodem. Nigdy nie byłem zwolennikiem francuskich marek, ale odkąd użytkuję tego Peugeota jestem bardzo zadowolony i przekonałem się, że francuskie samochody są naprawdę komfortowe i bardzo miło się nimi jeździ. Tutaj nie ma zakłamania, ja mówię szczerze, rok użytkuję, bardzo komfortowy, bardzo miły, przyjemny samochód. Naprawdę. Wielkie podziękowania dla naszego sponsora, państwo Prasek. Teraz fajnie byłoby, gdyby drużyna dostosowała się do klasy samochodu. Jeżeli tak będzie, to na pewno będziemy grać na bardzo dobrym poziomie w siatkówkę.